Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the Spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home, and bring good news. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. That's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Corvo, she's waiting. You should go see the Empress. No to witajcie moi drodzy, Viper z tej strony i zapraszam na pierwszy materiał z cyklu Dishonored. No zaczynałem materiał od części drugiej, ale to myślę nie będzie żadnego problemu, żeby rozejrzeć się i w tej, no nazwijmy to dla mnie teraz, nowej grze. No jeszcze tylko bym sprawdził... moi drodzy... Modyfikuj ustawienia grafiki, pełny ekran, no jest. No i rozdzielczość jeszcze musimy zmienić na Full HD. OK. No i wszystko już jest w porządku. Okej. Dunwall Tower. No przyjrzyjmy się w ogóle tej posiadłości. Spójrzcie tylko, jak ona wygląda. No dość imponująco, można by powiedzieć. A tymczasem... Corvo, you're back. Will you tell me about your trip, please? Czyżby to była Emily? Wait, let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spymaster. A więc tak wygląda młoda Emily. Okay, here we go. Did you see any monsters while traveling to the other isles? My nanny says the big ocean's full of them, but I think she only says that to scare me. Follow me, Corvo. Dobra, dobra, prowadź, Emily. Let's see if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Okay, I'm going to count to 10. Find a place to hide.
Czyżbym się bawił, kurczę, w chowanego? Naciśnij B, aby włączyć tryb skradania się, a następnie pozostawaj za osłoną, aby zejść z linii widzenia wrogów i uniknąć wykrycia. Podczas skradania się odgłosy twoich kroków są stłumione. Okej. Okay. No to zacznij liczyć, moja droga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here I come. Trzymając Y, a następnie wychylając lewy drążek w lewo lub w prawo, możesz wychylać się zza narożników, co pozwoli ci obejrzeć teren przed tobą bez pokazywania się wrogom. Not here. I see you. Did you really think you could hide there? Let's play one last time, please, Corvo. Okay, and find a better hiding place this time. I'll count to 10. No to dawaj. No nie sądziłem, że na początku gry będę się bawił z dziewczynką. No, jakby nie patrzeć, główna bohaterka drugiej odsłony. No co jest, Emily? Okej, you win. We should go now, so mother can see you too. Okej. Proszę. Run with me. No to biegniemy do twojej mamy. Everyone seems scared because of the rat plague. I'm glad you're here. Welcome home, Lord Protector. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back from wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. She'll see you at once. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo, 2 days early, full of surprises, as usual. It's a fair wind that brings you home to me. Follow what news me, have you brought? We should leave them alone. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. Naciśnij RT, aby zaatakować prawą ręką, lub LT, aby zaatakować lewą ręką, o ile masz przygotowaną broń
lub moc. Ha, ha, ha. Naciśnij i przytrzymaj RB, aby blokować ataki mieczem. Jeśli idealnie wyczujesz czas bloku, wytrącisz wroga z równowagi, co da okazję do przeprowadzenia zabójczego kontrataku. Corvo, thank you. If you hadn't been here. Jeszcze jeden, kurczę. O nie. Emily. Corvo. It's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one. You'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Przecież to nie ja. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Peg him. Ale się porobiło. Minęło 6 miesięcy, odkąd zostałeś oskarżony przez cesarskiego mistrza szpiegów o zamordowanie cesarzowej i spiskowanie w celu porwania jej córki Emily, cesarskiej dziedziczki. Teraz jesteś zamknięty w więzieniu w Coldridge i nadchodzi czas twojej egzekucji. Niedoczekanie wasze. This is your final chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease. Aj, aj, aj. Zabolało. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Niedoczekanie wasze. Take him back to his cell. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Opowiem wam, że cela jest całkiem przytulna. Oczywiście muszki tutaj sobie latają koło tak zwanego wychodka. Dobra, ale co mi tu przyniosłeś? Chleb. O. Corvo, to kim jesteśmy nie ma teraz znaczenia. Wiedz tylko, że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, skieruj się do więziennego pokoju przesłuchań. Weź stamtąd materiał wybuchowy i podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i zgub pościg w kanałach. Znajdziesz tam ukryty przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń tuż pod twoją celą. I powodzenia.
Potrzebujemy cię żywego i w dobrym stanie przed tym, co ma nastąpić, przyjaciel. No to musimy się udać w pierwszej kolejności do więziennego pokoju przesłuchań, tak? Klucz mamy. I otwieramy. Did I tell you about the time I almost caught that guy who killed the Empress? You always amuse me. Na początek miecz. Okej. Aj, mając miecz w ręku, zabij niczego niespodziewającego się wroga, naciskając RT lub podejdź do niego od tyłu i przytrzymaj RB, aby wyeliminować go bez zabijania. Skradanie się i unikanie zabijania ma swoje zalety. Mniej szczurów i płaczków, przyjaźniejsze reakcje niektórych ludzi oraz mniej mroczne zakończenie. Attention, niestety. Solitary Wing is off limits to maintenance unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the Solitary okay. Wing must be scheduled in advance. Zaraz tam przybiegnie kolejny. Ale tego jegomościa nie mogę ograbić. Widocznie nie ma nic przy sobie, a szkoda. Co to było? Aha, chyba po prostu mogłem na to wejść. Zobaczcie na to robactwo. Naciśnij przytrzymaj LB, aby otworzyć koło działań, a następnie naciśnij B, aby wypić miksturę. No z tym bym się jeszcze wstrzymał, wiecie. Kolejna mikstura, pasztet z wieloryba, ok, śledzie, no i zdrowie prawie na maksa. Kolejny eliksir. A, monety jeszcze. Zapisz grę, proszę. Ktoś przebiega za drzwiami, ale chyba... Kurczę, i schodzić tam na dół. Może jednak nie. Oni zeszli tam na... Attention.
Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. You'll keep running if you know what's good for you. Z powrotem jestem na dole. Dobra, wycofaj się. Aj, kurczę. He's here, to arms. Dobra, odciąłem mu głowę. No i klucz mamy w takim układzie. A może jeszcze rozejrzeć się? Tutaj jeszcze. Aha, to było to samo miejsce. Attention. Tomorrow's execution. Dobra, to idziemy na górę w takim razie. Coś tutaj mogę, oprócz monet oczywiście, kompletnie nic. Sakiewka nawet w takim miejscu. Wygląda na to, że tutaj nikogo nie ma. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crew, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. No, pamiętamy ten pokój przesłuchań, jakżeżby inaczej. W końcu sam siedziałem, kurczę, na tym hotelu. Czy to przywróci mi zdrowie? Nie, absolutnie. Raport oficera dyżurnego, przesłuchanie Corvo. Corvo Tanow, przednia cesarski obrońca, zostanie poddany przesłuchaniu. Jest to sprawa najwyższej wagi. Lord Regent i nadrewident Campbell będą osobiście zadawać pytania. Wykonujcie ich polecenia bez wahania i trzymajcie pod kontrolą oprawcę. Jeśli Corvo umrze w jego rękach, zamiast doczekać publicznej egzekucji, której chce Lord Regent, to wasza głowa potoczy się następna. Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than in two men we brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Have
having him sign the confession for her murder isn't critical, but it might be useful to us later. The assassination of an empress is not a trivial matter. Zmusili Corvo do podpisania tych zeznań. No nieładnie. Bardzo mi się to nie podoba. Co to jest? Pusta butelka. No w tej sytuacji jest mi niepotrzebna. Urywek książki o ezoterycznych praktykach kongregacji. Gdy dziecko okaże odpowiednie inklinacje, zostaje naznaczone. Przydzieleni są rewidenci, którzy dyskretnie badają obiekt w celu ustalenia, czy te inklinacje poparte są warunkami kosmologicznymi oraz innymi znakami pojawiającymi się w ciągu roku. Pod koniec każdego cyklu ci, którzy nadają się do dalszych testów, zostają usunięci ze swych domów na kilka godzin przed świtem i muszą rozpocząć marsz do posterunku poza miastem. Tam dzieci poddawane są rytualnym przygotowaniom i ocenom aż do ostatniej nocy miesiąca deszczu, kiedy odbywają pielgrzymkę do Białego Urwiska. Podczas wymyślnej ceremonii ustala się, które z dzieci staną się rewidentami, a których należy się pozbyć. No to już widzimy, jak tutaj traktowano dzieci. Mamy klucz. Kurczę, tylko dwa naboje. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. A ktoś tam jeszcze jest. Corvo's execution is tomorrow, right? Yeah, but everything has to be set up today. I can't wait to see his head roll. Not everyone did, but I really like the Empress. Attention! The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless you help. Zdążę? Jak myślicie? Jest. Dobra, jeszcze go przeniosę tylko w jakieś miejsce. Pytanie. Przenosić go. Dobra, ale gra zapisana, jakby nie było. No i cztery pociski. O kurczę, rewelacja. Dobra, brama otwarta.
O kurczę! No ciebie się nie spodziewałem za plecami. No ale dobra, przynajmniej załatwiona sprawa, myślę, na razie. Teraz to tylko rozejrzeć się jeszcze tutaj. Zanim użyjemy... O! Proszę. Pociski, śledzie, czy co to jest? O, śluzy w zalewie. Okej, lecimy dalej. Stój, 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 kurczę. Myślałem, że się ześlizgniesz na dół. Dobra, ale co teraz? Będzie skakał. No z pewnością. O kurczę, czy ja powinienem tutaj... Chyba tak. No i dobra, jestem w kanałach i o to chodziło. Przechodzimy dalej. No to moi drodzy, zostawię was teraz z opiniami, z komentarzami. Zobaczymy się, usłyszymy się przede wszystkim w następnym materiale. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie komentarz i do usłyszenia.